Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w Domu Spotkań z Historią na promocji kalendarza Zdzierak Warszawski, jednocześnie na spotkaniu w ramach cyklu Warszawski Bzik. Ja się nazywam Agnieszka Tomasińska, pracuję w Domu Spotkań z Historią. Dzisiaj występuję w takiej trochę nietypowej dla siebie roli, bo jestem gospodynią tego cyklu Warszawski Bzik, więc to jest jedna rola. Prowadzę dzisiejsze spotkanie, druga. Jestem też współautorką kalendarza, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, więc mam nadzieję, że uda mi się te wszystkie funkcje połączyć. Chciałam przywitać Państwa, bardzo miło, że z nami dzisiaj jesteście. I chciałam przywitać współautorów kalendarza, Darka Krajewskiego z Domu Spotkań z Historią i pana Ryszarda Mączewskiego z Fundacji Warszawa 1939.pl. Robiliśmy kalendarz w trójkę. Bardzo miło, że jesteście z nami i w trójkę będziemy dzisiaj opowiadać o kalendarzu, o tym jak powstawał, jak wyglądała praca przy nim. Pokażemy też Państwu kilka kartek, najbardziej to będą takie subiektywne wybory, najbardziej osobliwe, największe zaskoczenie, najbardziej poruszające. Kartek jest 365, więc no, trudno by było Państwu nawet pobieżnie przedstawić całość, więc to będzie tak mniej więcej 10 do zaprezentowania. Teraz może kilka słów jeszcze o osobach, które współpracowały przy tym projekcie, bo oprócz Darka, pana Rysia i mnie były to jeszcze Kasia Kazimierowska i Hania Antos, które robiły korekcję i redakcję tego kalendarza. I oczywiście to studio w osobie Aleksandry Nałęcz-Jaweckiej, która była odpowiedzialna za stronę graficzną kalendarza, która dla nas też jest bardzo ważna i która nam się bardzo podoba i jest taką integralną częścią tej publikacji. Także tutaj Oli chyba jej nie ma z nami, ale jesteśmy bardzo wdzięczni. Chcemy też podziękować Danielowi Nalaskowi, Jarkowi Pałce, bo przygotowali też kilka kartek do tego kalendarza. Daniel Nalazek z Trasbusa przygotowywał kartki związane z trolejbusami. No i Katarzynie Micner, która jest dyrektorem do spraw programowych DSH, a która... za której chciałabym podziękować rady, taki merytoryczny ostatni szlif nad kalendarzem i parę uwag, które znacząco jakby zmieniły wygląd całości i myślę, że bardzo na plus. I może zacznę od takiego pytania, skąd pomysł i jak powstał ten kalendarz. I tak naprawdę z kalendarzem było tak, że poprzedziły go dwa inne projekty. Zaczęliśmy od takiego projektu, który też był w formie kalendarium. Za chwilę zobaczycie go Państwo tutaj na ekranie. To było kalendarium, w którym przedstawialiśmy wrzesień 1939 roku w formie aplikacji takiego właśnie portalu. Pomysł był taki, żeby do każdego dnia września przywołać, co się tego dnia w Warszawie działo, pokazać to za pomocą zdjęcia i jakiejś relacji świadka. Bardzo nam się ten projekt rozwijał, bardzo dobrze został też przyjęty. I to nas zainspirowało, żeby może gdzieś jeszcze pociągnąć takie kalendarium. I kiedy zakończyliśmy ten projekt, który zresztą robiliśmy z Muzeum Historii Polski, w ramach grantu, który od nich dostaliśmy, wymyśliliśmy, że zrobimy sobie generalnie taką e-kartkę z Warszawy, w której będziemy opowiadać nie tylko o wrześniu 39, tylko rozszerzymy to generalnie o Warszawie i o tym, co kiedyś w danym dniu w Warszawie się wydarzyło. Tak, aby kalendarium było pretekstem do opowiadania o mieście, o jego historii, o różnych ciekawostkach mniej znanych. I tak się zrodził kolejny projekt, e-kartka z Warszawy. Jakbyś mógł, Darek, przeskoczyć na niego. I to był poprzednik kalendarza. I tutaj pomysł był ten sam, z tym, że jako taką cezurę czasową sobie ustaliliśmy ostatnie 150 lat.
Generalnie po zakończeniu tego projektu, trwał rok, szkoda nam się zrobiło masy różnych ciekawych informacji, które są tutaj, które może niektórzy mają, jeżeli ściągną sobie aplikację z tym projektem, ale pomyśleliśmy, że fajnie by było jeszcze w jakiś inny sposób to wykorzystać. No i tutaj przyszedł nam pomysł ze zdzierakiem, no bo jeżeli chodzi o kalendarz, no to jest chyba jedyna forma, jaka nam przychodziła do głowy, która by odpowiadała tej treści, którą dysponowaliśmy. No i postanowiliśmy ten zdzierak troszkę przystosować i do naszej treści, i do współczesności, bo zdzierany kalendarz generalnie kojarzy się z takimi kalendarzami, które gdzieś tam, nie wiem, w PRL-u czy babcie na ścianach mają z przepisami i tak dalej, ponieważ tutaj treść była inna, pomyśleliśmy, że fajnie by było taki kalendarz zrobić z inną oprawą graficzną, trochę go zmienić, żeby się wyróżniał na tle tamtych kalendarzy, i powstał projekt tego właśnie kalendarza, i tutaj to studio z tym pomysłem graficznym bardzo nam przyszło z pomocą. No i to był początek pracy nad kalendarzem, która generalnie zajęła nam mniej więcej razem z tym projektem e-kartka półtora roku i była czasami naprawdę ciężka i żmudna, ale też w efekcie bardzo satysfakcjonująca. I teraz jak wyglądała ta praca już bezpośrednio z wyszukiwaniem tych informacji do kalendarza, to może każdy z nas parę słów powie ze swojej strony. Może Darek. Jak państwo, nie każdy prawdopodobnie wie, że większość w tej chwili gazet, które wyszły mniej więcej do połowy XX wieku, została dzięki wielu grantom i nakładzie ogromnej pracy zdigitalizowana. W tej chwili każdy zupełnie za darmo z naszego domu ma dostęp do wyszukiwania takich gazet, do ich przeglądania. Oczywiście ten interfejs nie jest zbyt dobry i dosyć trudno na początku się z tego systemu korzysta, ale w momencie, w którym już się wdrożymy, można naprawdę przeszukiwać praktycznie wszystko to, co wyszło do połowy XX wieku, nie ruszając się zupełnie z domu. Jeśli państwo kiedyś będą chcieli, to oczywiście tutaj zapraszam. Jest taka strona jak Federacja Bibliotek Cyfrowych, która jakby jest taką meta wyszukiwarką, która skupia kilkanaście różnych wyszukiwarek, jak Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa, Polona, różne przyuniwersyteckie czy centralne wojewódzkie biblioteki prowadzą swoje zbiory digitalizacji, swoje programy digitalizacji. Dzięki temu to wszystko trafia do jednej bazy, dzięki temu można wyszukiwać. To było nasze podstawowe tutaj, podstawowe źródło informacji i poszukiwań. Jak państwo widzą, wystarczy wpisać Warszawa w wyszukiwarce i wyskakuje 334 tysiące stron i ponad milion wyników, więc jest czego szukać, jest w czym szukać. Naprawdę jest to bardzo fajna rzecz. Większość tych materiałów jest dostępna po prostu w domenie publicznej. Jest to naprawdę ogromny i gigantyczny, mamy też w ogóle gigantyczny dług wdzięczności wobec ludzi, którzy takie rzeczy robią, których pracy trochę nie widać. Mam wrażenie, że też nie jest taka specjalnie znana i ludzie się, wydaje mi się, że po prostu też kampania informacyjna na ten temat jest dosyć słaba. Natomiast może najbardziej znanym serwisem, który być może państwo słyszeli, to jest Polona, czyli wirtualna biblioteka Biblioteki Narodowej, która już w tej chwili świętowała 2 miliony swoich skanów, więc jest to naprawdę ogromny zbiór. Tutaj bez żadnych wtyczek też można sobie po prostu przeglądać wszystko, o czym dusza i wyobraźnia zamarzy. To jest właśnie ten sposób wyszukiwania i przeglądania zbiorów.
Zawsze staraliśmy się dotrzeć też do takich, nie, ponieważ, no, że tak powiem, nieskromnie mówiąc, przecieraliśmy szlak. To znaczy w zasadzie wszystkie kalendaria, które przeglądaliśmy i do których dotarliśmy, opierały się po prostu na krótkiej informacji data plus ktoś umarł, ktoś się urodził, coś się wydarzyło. Trzeba było to jeszcze tak naprawdę zweryfikować. Wiele takich informacji później nam się udawało, i to też była bardzo żmudna praca, po prostu przeglądać, szukać, sprawdzać w gazetach i sprawdzać, czy to w ogóle jest to co miało miejsce tego dnia. I to też jest praca, której nie widać, w tym sensie, że też nam dużo zajmowało, żeby dojść do tego, że to na przykład się nie zdarzyło i trzeba zaczynać od początku, szukać czegoś innego. Także była to chociaż bardzo rozwijająca i niesamowicie dająca dużo satysfakcji, ale praca bardzo żmudna. Coś dopowiadamy? Myślę, że pan Rysie od siebie chętnie też opowie o różnych swoich przygodach przy okazji kalendarza. Oczywiście, bardzo chętnie, bo to tutaj Agnieszka z Darkiem tak skromnie mówią, że są te daty i tak dalej, no ale myśmy mieli na początku każdego miesiąca konsylium pod tytułem jakie nam daty i rocznice przypadają w danym miesiącu i kto o czym będzie pisał. No ja tak sobie podliczyłem, to ja napisałem 1/4 tekstów, więc tutaj chylę czoła przed Agnieszką i Darkiem, którzy napisali resztę. Ale natrafialiśmy na różne bardzo ciekawe problemy. Okazywało się, że na przykład bardzo wiele publikacji powtarza konkretną datę, że coś się wydarzyło tego a tego dnia. No to nic trudnego, wziąć gazetę z tego samego dnia albo z dnia następnego i przeczytać, jaka była relacja na przykład z otwarcia mostu Kierbedzia, którego rocznica otwarcia przypada jutro akurat, 22 listopada. No tylko, że się okazywało, że w prasie nic na ten temat nie ma. I kilkukrotnie żeśmy się spotkali z błędem powtarzanym przez autorów pod tytułem stosowali nie ten kalendarz, który byśmy dzisiaj chcieli używać, bo tutaj musimy się cofnąć do XIX wieku, kiedy Warszawa jest częścią Cesarstwa Rosyjskiego. No i jako obowiązujący urzędowy kalendarz obowiązuje kalendarz juliański, czyli ten, który do tej pory jest używany przez cerkiew prawosławną do określania, kiedy przypadają święta. W związku z tym w prasie pojawiały się dwie daty. Jako pierwszą podawano kalendarz juliański, jako drugą ten nasz, który teraz używamy i który wcześniej używaliśmy, czyli gregoriański wprowadzony przez papieża Grzegorza XIII. No i właśnie stąd te 12 dni różnicy. Nagle się okazywało, że gdzieś jest napisane, że otwarcie mostu Kierbedzia nastąpiło 10 listopada. No nie, 10 listopada według kalendarza juliańskiego. Według naszego kalendarza, który obowiązywał 22 listopada. To jest na przykład też taka sytuacja, jeżeli państwo pójdziecie na cmentarz prawosławny i popatrzycie na grób Sokratesa Starynkiewicza, to też wam się daty będą nie zgadzały, bo on na nagrobku ma powpisywane właśnie daty według tego obowiązującego wówczas kalendarza rosyjskiego. No i kilka razy mieliśmy właśnie sytuację pod tytułem no dobrze, mamy wydarzenie, ale to nie ta data, co robimy? No i albo trzeba było przebudować to nasze kalendarium, albo szukać na gwałt jakiejś innej interesującej dla czytelników rocznicy. Przyznam się, że z 2 czy 3 razy zdarzyło mi się siedzieć kilka godzin przy właśnie gazetach historycznych i patrzeć, czy coś się tego dnia ciekawego wydarzyło. I w końcu się coś wydarzyło. Teraz już dokładnie nie powiem kiedy, ale takie przypadki też były. Myśmy się też borykali z koniecznością czasami nadmiaru informacji, bo
Tu w kalendarzu to te notatki są w ogóle bardzo takie lakoniczne i krótkie. To jest jakby zachęta też dla Państwa, żebyście sami potem starali się te informacje rozszerzać, szukając w różnych źródłach. Natomiast czasami było tak, że o jakimś wydarzeniu była wydana cała książka. Na przykład odsłonięcie pomnika Mickiewicza. No, odsłonięto w stulecie urodzin wieszcza, koniec, kropka. A została wydana cała książka, w której są wszystkie projekty, wszyscy projektanci, skąd jaki kamień, ile trwały budowy, kto stawiał rusztowanie, kilkadziesiąt, kilka stron, które trzeba było albo stwierdzić, że szukamy najciekawszych informacji, albo właśnie załączyć do tej wersji cyfrowej jako informację, że tutaj sobie Państwo możecie rozszerzyć wiedzę o pomniku Mickiewicza. Więc projekt bardzo ciekawy i myślę, że każdy z nas... Chciałbym tylko Ryszardzie dopowiedzieć, że tak samo było na przykład z rzeczą, o której też troszeczkę nie pamiętamy, ale która wzbudziła, już przechodzę do kolejnego punktu, ale ogromną entuzjazm i zaangażowanie całego społeczeństwa też w takim przypadku jak sprowadzenie zwłok Henryka Sienkiewicza do kraju, kiedy też została wydana cała książka z wszystkich przemów i wszystkich absolutnie szczegółów tego, co się działo po drodze, bo był sprowadzany ze Szwajcarii w specjalnym pociągu, więc po drodze wszyscy oficjele, były przystanki, ludzie się gromadzili, więc z tego wyszła książka cała, którą też jest podlinkowana i można sobie ją w naszym nie zdzieraku, ale na stronie zobaczyć sobie linki, też doczytać, sprawdzić, jak niesamowity entuzjazm społeczeństwa to spowodowało, ale już. No i też myśmy się bardzo wielu rzeczy nowych podowiadywali, bo jak już tutaj ten wagon, którym zostały przywiezione zwłoki, trumna ze zwłokami Henryka Sienkiewicza, to jeśli dobrze pamiętam, potem on był jeszcze raz użyty. Tym, w którym roku Sienkiewicza nam przywieźli? Pamiętasz? 24, 25? Dobra, to ja się teraz wycofuję, ale wydaje mi się, że tym samym wagonem także był wieziony, była wieziona trumna ze zwłokami nieznanego żołnierza. Tam było jakieś takie wykorzystanie podwójne tego samego wagonu, więc takich informacji się mnóstwo pojawiało, część z nich się udało zawrzeć. Ja w tej chwili, jak mi ktoś mówi, że coś się wydarzyło jakiegoś dnia w XIX wieku, to podchodzę bardzo sceptycznie i od razu sprawdzam, czy to jest według kalendarza juliańskiego czy gregoriańskiego, bo wbrew pozorom ten błąd się często powtarza. No i może kilka słów byśmy powiedzieli właśnie o tym naszym procesie wyszukiwania tych dat. Ja ze swojej strony to mogę powiedzieć, że to taką włączyło mi dużą czujność, jeśli chodzi o daty. I w momencie, kiedy cokolwiek czytam, dziennik, pamiętnik, gazetę, pojawia się tam data, natychmiast sobie ją spisuję, może się przydać, tak? Coś się wydarzyło tego dnia. Więc taka wzmożona czujność. Ale chcę powiedzieć o też takiej sytuacji, bo mieliśmy dni, kiedy było na przykład 5 wydarzeń bardzo interesujących, każde nadawało się do kalendarium i wtedy jakby nie było problemu, tylko tutaj robiliśmy tak. Data, z którą mieliśmy duży problem, 22 lipca, co wybrać? Między innymi. Ja tu akurat sobie 15 grudnia wpisałam i mamy tutaj otwarcie zachęty, otwarcie kolei warszawsko-petersburskiej, uruchomienie elektrycznej kolejki Warszawa-Mińsk-Mazowiecki, otwarcie Muzeum Etnograficznego po wojnie i otwarcie BUW-u, tak? Więc to jakby... Więc tutaj nadmiar treści, ale były też dni, kiedy po prostu nie było kompletnie nic, albo były to rzeczy tak nieciekawe, że nie byliśmy w stanie ich umieścić z litości dla czytelnika, więc wtedy
zostawały takie dziury, które trzeba było czymś zapełnić. I jeśli chodzi o ten kalendarz, to myślę, że to, że były takie dziury, to wyszło mu na dobre, bo wpadliśmy na pomysł, że tam, gdzie nie mamy konkretnego wydarzenia do dnia, to będziemy wrzucać takie treści niezwiązane z wydarzeniem, ale też myślę, że ciekawe dla Państwa. Tutaj może odpalisz te piktogramy. W związku z tym pojawiły się takie kategorie w naszym kalendarzu rzeczy dodatkowych, które można w nim znaleźć, jak stare reklamy, stare przepisy kulinarne, o tutaj Państwo je widzicie, zdjęcia, różne wydarzenia związane z filmem, poezja o Warszawie. Te wszystkie rzeczy też są w kalendarzu i one niekoniecznie już łączą się z konkretnym dniem, z konkretną datą. Zawsze staramy się je jakoś w czasie umiejscowić dla Państwa wygody i wiedzy, ale to nie jest już konkretny dzień. Ja może tutaj jeszcze przedstawię jakie przykłady. To jest na przykład kartka z przepisem kulinarnym, tak, na zupę nic, według przepisu Ćwierczakiewiczowej, która była takim guru kulinarnym końca XIX wieku w Warszawie. Podobno jej książki sprzedawały się lepiej niż dzieła Sienkiewicza i każdy miał w domu 365 obiadów za 5 zł. Więc takie mamy przepisy. Też stare reklamy i na takie naprawdę niekiedy prześliczne rzeczy trafialiśmy. To jest akurat reklama trykotaży z początku XX wieku. Były też takie sytuacje, w których na przykład mieliśmy ciekawe zdjęcie, o, to jest ten przykład, mieliśmy takie zdjęcie, to jest wypadek samochodowy, wiedzieliśmy, że to jest 38 rok, zdjęcie dostaliśmy z NAC-u, natomiast nic więcej nie było wiadomo i wtedy też taka następowała praca detektywistyczna pod tytułem no, kiedy to mogło być i co się wydarzyło. Czasem nam się udawało dotrzeć do takiej informacji, czasem się okazywało, że jest no jakoś tam bezużyteczna, że na przykład zdjęcie nie jest z Warszawy. Tutaj było wiadomo, że ono jest z Warszawy, bo to jest nowy zjazd. No i ostatecznie po długim przeglądaniu gazet jest ta kartka w kalendarzu dokładnie umiejscowiona. To jest 7 lipca 1938 i mamy przy okazji tej kartki dokładny reportaż z Kuriera Warszawskiego, relacja świadka, który widział ten wypadek. Tak, to jest 1925 rok, 8 lipca. Aha, okej. Okay. Także takie różne historie przy pracy z kalendarzem. Co jeszcze? Myślę, że możemy przejść do tej części, gdzie po prostu pokażemy Państwu trochę kartek i przedstawimy taki nasz subiektywny wybór. Wymyśliliśmy, że zrobimy to w takiej formule, że przedstawimy te kartki w trzech kategoriach. Najbardziej osobliwa, najbardziej poruszająca i największe zaskoczenie i każdy z nas przedstawi taki swój typ i może ty, Rysiu, zaczniesz od kartki najbardziej osobliwej, tramwajowej twojej. To jest ta kartka, tak. To tego chyba nie potrzebuję. No więc tak jak tutaj Agnieszka zagaiła temat kartki. Tramwaj widmo jeżdżący przez Warszawę. Bo myśmy się starali, żeby to nie były kartki historyczne, tylko przez okresu I wojny czy II wojny światowej, ale też i także te z historii najnowszej. W związku z tym i otwarcie pierwszego McDonalda się chyba znalazło w ramach zestawu, to musicie sobie Państwo poszukać pod konkretną datą, ale także właśnie taka sytuacja z pewnego poranka to był, jest tu data? Nie. No. 27 listopada, czyli w sumie niedługo, o poranku nagle z zajezdni na Woronicza ruszył tramwaj bez motorniczego, zaczął jechać tyłem.
przejechał przez bramę zajezdni na Woronicza, skręcił potem, bo tak były zwrotnice ustawione, skręcił w Wołoską, z Wołoskiej pojechał w Rakowiecką, z Rakowieckiej skręcił w Aleję Niepodległości. Cały czas był goniony przez obsługę tramwajów warszawskich, która próbowała jakoś go zatrzymać, wyłączając między innymi prąd w sieci trakcyjnej, ale to za każdym razem było o chwilę za późno. Także on przejechał sobie tak te 4 kilometry i pewnie jechałby jeszcze dalej, gdyby nie to, że na skrzyżowaniu Alei Niepodległości i Nowowiejskiej była też przestawiona zwrotnica na skręt. I tu już się na tym skręcie nie wyrobił. Rozpędzony skład wyleciał z szyn i prosto pojechał na budkę z kwiatami. Tam stała taka mała kwiaciarnia. Całkowicie ją zniszczył, a następnie wagony się zatrzymały na budynku, który tam stoi obok, przy sklepie mięsnym. O firankach przyznam się nie wiem, ale jeżeli pani mówi, pani tam mieszka tak w okolicy. No i właśnie potem w prasie się pojawiła oficjalna informacja, że tam było jakieś zwarcie instalacji elektrycznej, natomiast po mieście chodziła plotka, że to raczej był nadmiar napoi wysokoprocentowych i komuś tam się coś źle w zajezdni przestawiło i ten tramwaj pojechał. Natomiast też jest śmieszny cytat, który się pojawił w ówczesnej prasie, bo pewna kobieta twierdziła, że to jest skandal, żeby tramwaje tak same jeździły po mieście i że to wszystko przez demokrację. Tak jak mówiłam, w momencie, kiedy mieliśmy jakieś dziury w kalendarzu, żadnych wydarzeń, no to zazwyczaj zaczynaliśmy od przeglądania prasy. Co nie ukrywam, że dla mnie to było wielką radością, bo zawsze takie miałam szczęście, że na coś ciekawego dla mnie tam trafiałam. No i kiedyś postanowiłam sobie przeglądać po prostu dział ogłoszeń, a nuż coś ciekawego tam się znajdzie. No i co tam się znalazło? No właśnie to jest taki wyciąg z tego jednego dnia z Kuriera Warszawskiego z 14 września 1916 roku i kilka ogłoszeń drobnych. No już pierwsze mnie dosyć zafrapowały. Brzmi, jak Państwo mogą przeczytać, kupię zęby sztuczne, używane, nawet połamane, Krucza 42, mieszkania 10. No i o co chodzi? No tutaj na potrzeby dzisiejszego spotkania tak troszeczkę sobie popatrzyłam w historię stomatologii, o co z tymi zębami mogło chodzić. No w tym okresie już nie stosowano zębów z hipopotama, z zębów hipopotama, bo jak się doczytałam wcześniej, robiono na przykład zęby z zęba hipopotama jako protezy. Też nie robiono nie robiono jakby zębów, nie używano czyichś i nie wszczepiano ich, tak? Czyli nie było żadnych transplantacji zęba, co też było praktykowane wcześniej. Natomiast takie protezy, jakie wówczas były używane, no to ze złota, porcelany, kości słoniowej, kauczuku. Więc nie wiem, o co może chodzić. Pomyśleliśmy z kolegą, że może jeszcze zależy, kto to ogłoszenie wystawiał. Może to był jubiler i skupował złote zęby, więc tutaj jakiś by to miało sens. Też trzeba wziąć pod uwagę, że to był okres okupacji niemieckiej, pierwsza wojna światowa, więc być może taki skup zębów i był wtedy intratnym interesem. Tak? No, była ogromna bieda. Ogłoszenie samo w sobie dosyć dziwacznie dzisiaj brzmi. Kolejne, no to numerowy masażysta tutaj z tą żoną, tak brzmi dosyć frapująco. Też próbowaliśmy jakoś rozwikłać, dlaczego z żoną. No wówczas pewnie ze względu na obyczaje musiała być żona, bo taki kawaler masażysta to mogło w takim pierwszorzędnym zakładzie kąpielowym nie wyglądać dobrze. Kolejne ciekawe ogłoszenie. Na wszelkie krosty i liszaje poleca się niezawodny dziegieć. Tutaj przyznaję, że tak lingwistycznie mnie ten dziegieć zainteresował i wrzuciłam sobie do internetu dziegieć, myśląc, że to jest po prostu jakaś dawna nazwa na jakieś smarowidło, maści i tak dalej. I tutaj duże zaskoczenie. Otóż dziegieć to jest taka substancja wytwarzana podczas destylacji na sucho drewna,
która ma taką właśnie konsystencję mazi i jest generalnie do dzisiaj stosowana w dermatologii, a przed wojną byliśmy jednym z największych eksporterów dziegciu. Kolejne ogłoszenie. Drehera wyroby gumowe, preservatives, stale świeże dostawy. No tutaj też się okazało, że Dreher na Szpitalnej 6, największy taki warszawski sprzedawca właśnie tego typu produktów, całkiem spory wybór i duże zróżnicowanie, jak się okazało. Były sprzedawane małe, jak to sam określał, zwyczajne, cienkie i małe, za małe dla normalnego mężczyzny. To były te najtańsze, ale były też dwukrotnie droższe, nie do zdarcia, jak reklamował Dreher, do wielokrotnego użytku. To już było zupełne zaskoczenie. No i nowość ówczesna z ostrogą secesyjną. Tutaj przyznaję, już nie wnikałam, o co chodzi. I świeże dostawy, tak, także... Co tu jeszcze jest? No tutaj masło solone na sposób syberyjski, to też ciekawe, może nie tak frapujące jak to poprzednie. No i ostatnie, Schiller Szkolnik, uczony psychofrenolog, autor prac naukowych, znawca ludzkich charakterów, odpowie na wszelkie zamyślone pytania. Przyjmował na pięknej 25, więc Schiller Szkolnik przewija się, jak wrzuciliśmy w archiwa, w bardzo wielu miejscach. Wydawał, kto to był, trudno powiedzieć. No, frenologia była taką dziedziną, pseudonauką wówczas, ale bardzo popularną wtedy, w ramach której na podstawie kształtu czaszki próbowano dochodzić cech charakteru i innych psychicznych cech człowieka, więc to jest jakaś wskazówka, jeśli chodzi o Schillera Szkolnika. Natomiast no, wydawał on różnego typu książki, na przykład Mnemonika, sztuka udoskonalania pamięci, usuwania roztargnienia, spotęgowania siły woli i usuwania lenistwa. Też poradniki, występował w roli hipnotyzera i tutaj Państwo widzicie właśnie na tym ogłoszeniu, organizował też takie wieczorki naukowe, eksperymentalne z udziałem medium. Także no, taka postać dosyć popularna wtedy w Warszawie. Także to tak z dziedzin osobliwości, myślę, że każdą z nich, z tych wymienionych ogłoszeń, można by było jeszcze troszkę podrążyć i też by się różnych ciekawych rzeczy dowiedziało. To, Darku, twoja osobliwość. Ja tutaj wybrałem osobliwość, o której też byłem jednocześnie też zaskoczony i trochę wzruszony, więc trzy na raz rzeczy. Już trochę ponad 100 lat temu, jak wiemy, co jakiś czas powracająca do nas kometa Halleya w 1910 roku przechodziła nad Ziemią akurat. W Warszawie po prostu wzbudziło to absolutnie niesamowity entuzjazm. Rzecz, która no dzisiaj ta kometa Halleya to po prostu sobie przelatuje i tyle, tak? Natomiast wtedy, to już na kilka miesięcy przed tym, jak przechodziła kometa, ukazywały się i książki, i różnego rodzaju artykuły, a to zwiastujące koniec świata, a to, przepraszam, na chwilę, za chwilę Państwu pokażę jeszcze, ponieważ na stronie mamy bardzo dużo informacji z tego wydarzenia. Może przełączę, jak mi się uda. Już. Akurat tego dnia, kiedy się miało być, że tak powiem, najbardziej, najjaśniejszy moment komety Halleya,
już włączymy. To jest na przykład okładka, tutaj fragment okładki książki Koniec świata w 1910 roku z powodu komety Haleya, więc takie książki się ukazywały, dosyć pobudzające wyobraźnię, no i myślę, że popularne. Natomiast akurat tego dnia zorganizowano wielkie wycieczki nad Wisłą, gdzie miało być na statku nad rzeką w pięknych okolicznościach przyrody dużo lepiej i łatwiej podziwiać niezwykłe widowisko, a w Dolince Szwajcarskiej odbył się nawet specjalny koncert, na którym została nawet specjalnie skomponowany marsz Mieczysława Szymborskiego pod tytułem W oczekiwaniu komety Haleya. Niestety nie zachowały się oczywiście ani żadne zdjęcia, ani grafiki, ale tam podobno nawet miała taka na, nie wiem, drucie zawieszonym przelecieć taka niby sztuczna kometa nad całą tą imprezą. Niestety nie udała się impreza, a to z prozaicznego oczywiście powodu, który nas nęka w Polsce od setek lat, czyli od naszej pogody, która no, nie dopuściła do oglądania nieba. Natomiast tak, to było coś niesamowitego, zaskakującego, jak niesamowicie no, ilość społecznego zaangażowania i takiego zainteresowania tym, co się działo, spowodowała. To chyba przejdziemy do kolejnej kategorii i to będą kartki najbardziej poruszające, bo takie też są w kalendarzu. Ja sobie wybrałam taką kartkę. Chodzi o wydarzenie, które miało miejsce 26 stycznia 1966 roku i o tego roku o godzinie 17 w klinice Akademii Medycznej w Warszawie rozpoczęła się pionierska operacja, pierwsza w Polsce, jedna z pierwszych na świecie, przeszczepu nerki. Od tego dnia, od tego wydarzenia też w Polsce obchodzimy Dzień Transplantologii 26 stycznia właśnie. A operacja, do tej operacji, pionierskiej operacji wybrano 18-letnią dziewczynę, Danutę Milewską, która od wielu lat chorowała na nerki, była dializowana, poza tym była w bardzo dobrym zdrowiu. Operacja, która trwała niecałą godzinę, udała się. Już po kilku minutach ta przeszczepiona nerka zaczęła pracować, więc uznano, że to był duży sukces. Pacjentka dosyć szybko wracała do zdrowia. W wakacje pojechała do Konstancina, żeby tam jeszcze bardziej się wzmocnić. Z tym, że przez cały czas musiała przyjmować leki, które miały wspomagać ten proces przyjmowania się obcego organu do jej organizmu. Niestety zupełnie niespodziewanie 16 lipca tego samego roku zmarła. Zmarła w wyniku właśnie działania tych leków, które wtedy były jeszcze bardzo niedoskonałe i inne jej jakby organy wyniszczały, jednocześnie wspomagając przyjęcie tej nerki. Więc no, historia smutno się skończyła, tragicznie i dla tej dziewczyny. No, natomiast jak lekarze, którzy o tym wydarzeniu opowiadają, że jakby no, ta śmierć nie poszła na marne, tak? Że był to milowy krok, jeśli chodzi o polską transplantologię, bardzo ważny i przyczynił się do bardzo dużego rozwoju tej dziedziny. Także to jest coś, co mnie poruszyło. Ja tylko dopowiem, że też można więcej, zawsze linkujemy i w tym materiale, jeżeli Państwo wejdą na naszą stronę, też jest link do filmu dokumentalnego, który o Danusi powstał i można sobie obejrzeć wszystkie zachowane materiały o tym wydarzeniu. Bardzo ważna historia i też mało znana, a warto o niej mówić. Teraz Twoja historia o Jastrze, Darku.
Niemniej poruszająca naszym zdaniem i moim z tych, które opisywałem, była historia wielokrotnie tragiczna, związana z oczywiście z okupacją i takim epizodem, znaczy epizodem z wydarzeniem, które miało miejsce w 5 czerwca 1943 roku. Rzecz się działa na Placu Trzech Krzyży w tamtejszym kościele. Odbywał się ślub, ale nie był to zwyczajny ślub. Żenił się Mieczysław Uniejewski, który był członkiem takiego bardzo ważnego oddziału OSA-KOSA Armii Krajowej, akcji bojowych. Odpowiedzialny między innymi za likwidowanie, rozstrzeliwanie ważnych przedstawicieli, niemieckiej administracji w Polsce. Była to naprawdę bardzo ważna i zakonspirowana głęboko grupa niezwykle odważnych ludzi, ale jednocześnie ludzie ci nie do końca sobie zdawali chyba sprawę i popełnili ogromną nieostrożność, ponieważ w samym środku dnia kilkunastu członków tej grupy zebrało się w jednym miejscu, czyli w kościele świętego Aleksandra na ślubie kolegi. Kościół został otoczony gestapo. Nie wiadomo, wiemy, że na skutek denuncjacji, ale jeszcze nie wiemy na skutek czyjej, ale do tego jeszcze dojdziemy. Aresztowano ponad 80 osób, po kilku dniach zwolniono ponad 30, pozostałe 50 poddano dalszym przesłuchaniom. Już po kilku miesiącach, w trakcie przesłuchań było też wiadomo, oni się pod jakby przykryciem, w drugiej sali siedział ten, który ich wsypał. Nie było wiadomo, kto to pod ziemię usiłowało dojść do tego, kim jest ta osoba, która zadenuncjowała całą grupę. Natomiast większość z tych osób, chyba zdaje się, że wszystkie z tych osób nie przeżyły, część została albo rozstrzelana, jedna z osób popełniła samobójstwo jeszcze w celi. Bardzo tragiczna historia, natomiast jednym z członków tej grupy był Mieczysław Jaster. Stanisław Jaster, przepraszam, pseudonim Hel. Człowiek bardzo młody, 22-letni, z pokolenia Kolumbów. Człowiek, który już w tym momencie miał za sobą taki epizod, który zapewniał mu legenda, a mianowicie uciekł z Auschwitz. I to uciekł w stylu absolutnie niebagatelnym i absolutnie przez lata też nieznanym i mnóstwo osób nie chciało w to uwierzyć, czyli uciekło wówczas trzech ludzi, między innymi Kazimierz Piechowski, właśnie Jaster. Po prostu w niemieckich mundurach gestapo przez główną bramę samochodem samego komendanta wyjechali z obozu. Jest to ten film, mieliśmy jedno z najbardziej wzruszających spotkań w Domu Spotkań z Historią kilka lat temu pod tytułem po prostu Uciekinier o Kazimierzu Piechowskim. I ten człowiek uciekł, wracamy już do Jastera, uciekł, dalej się zaangażował w konspirację i nie odpuszczał mimo tego tragicznego doświadczenia, które miał za sobą i jednak ogromnego szczęścia, że udało mu się wydostać z piekła. Uciekł, dalej zaangażował się w konspirację, między innymi był właśnie tutaj członkiem tego komanda. I to na niego padły podejrzenia, ponieważ nie był na ślubie. Podejrzewano, że to właśnie on, wiedząc, co się może stać, nie był tego dnia w kościele. Nie wiemy,
I teraz no jest mnóstwo relacji, niektóre się wykluczają. W każdym razie no, to, co jest pewne, to że Jaster zginął. Nie wiadomo dokładnie w jakich okolicznościach, nie wiadomo, nie ma żadnego wyroku śmierci, nie przeprowadzono żadnego oficjalnego dochodzenia na temat Jasta. Jeżeli było, to dokumenty zaginęły na pewno. Dopiero po latach, ale już wtedy miano niektórzy uczestnicy konspiracji mieli wątpliwości co do tej sprawy. Dopiero po latach, na początku lat 60., 70., kiedy wychodziły kolejne wspomnienia, coraz więcej osób mówiło, że no to jest człowiek, który absolutnie nie mógł zdradzić i tutaj nic nie wskazuje, ani nie było żadnego dowodu poza plotkami, które mogłyby wskazywać na winę Jastera. Także dopiero teraz, po 60-70 latach, udało się zrehabilitować de facto pamięć o tym człowieku. Wyszedł film Jaster, tajemnica Hela, który będziemy zresztą pokazywali w ten piątek w DSH, także zapraszamy. Jeśli chodzi o moje kartki, to tak jakoś wyszło, że ja to głównie opisywałem, co się danego dnia otwarło, jaki budynek, jaka linia kolejowa. No miałem zamach na metropolitę prawosławnego Jerzego w latach 20., ale, no ale to bardziej historia tragiczna niż poruszająca. Natomiast robiąc taki przegląd przez te kartki, które pisałem, bez umawiania się z Agnieszką, też się skupiłem na przypadku zdrowotnym, ale trochę pod innym kątem. 29 maja 32 został uroczyście otwarty Instytut Radowy, czyli obecnie część Centrum Onkologii przy ulicy Wawelskiej. I jakby to, co dla mnie w tym momencie jest takie poruszające, to że to był to było wielkie marzenie Skłodowskiej, Curie, żeby taki instytut, który będzie leczył właśnie mieszkańców Warszawy i nie tylko mieszkańców Polski, wykorzystując najnowsze osiągnięcia w badaniu właśnie radiologii, powstał w Warszawie na wzór instytutu, który wcześniej powstał w Paryżu. 7 lat trwały starania Skłodowskiej, żeby ten kompleks budynków powstał. A tak naprawdę nie tylko Skłodowskiej, ale całego wielkiego sztabu ludzi, których ona zachęciła do współpracy, bo ona korespondowała z Paderewskim, żeby ten ją wsparł w Stanach Zjednoczonych. W 29 pojechała do Stanów Zjednoczonych, tam zbierała pieniądze na zakup bardzo drogiego radu, który potem został przekazany Instytutowi w darze. Trochę się nie pamięta o drugiej wspaniałej kobiecie, dzięki której ten Instytut Radowy powstał, o siostrze Marii Skłodowskiej-Curie, Ewie Dłuskiej, bo to ona tutaj na miejscu nadzorowała wszystkie prace budowlane. To ona korespondowała z siostrą, zdając jej relacje, co tu się dzieje. Jak Państwo widzicie, trwało to aż 7 lat, zanim Instytut został oficjalnie otwarty. W ramach Instytutu też powstało mieszkanko, do którego Skłodowska miała się pod koniec swojego życia przeprowadzić. Niestety nigdy w nim nie zamieszkała, bo otwarcie Instytutu było w 1932, a ona w 1934, 2 lata później zmarła. Więc to jest taki budynek, który w tej chwili trochę jest zapomniany, bo się obok niego przejeżdża szybko trasą łazienkowską, końcówką trasy łazienkowskiej. Kojarzący się
No nie najlepiej, no bo choroby nowotworowe wiadomo, że ciężka i bardzo, bardzo straszna rzecz. No ale właśnie ten budynek powstał dzięki i Skłodowskiej, i jej siostrze, więc to jest tak, też taka historia, która daje dużo, dużo do myślenia i warto o tym pamiętać. A jeszcze może dorzucę, że rośnie cały czas obok tego budynku drzewo, które... Tak, drzewo, które zostało wtedy posadzone, przez Marię Curie Skłodowską, przetrwało wojnę. Jest drzewo, jest pomnik, który potem został odsłonięty, więc to miejsce jest nierozerwalnie z nią związane. Ja wybrałem z kolei historię, o której no ja nie wiedziałem i myślę też, że większość osób mieszkających w Warszawie ani się tego nie uczy, ani nie pamięta, to znaczy o tym, że pierwszym bombardowaniem w pierwszej wojnie światowej, bombardowaniem Warszawy było bombardowanie przez sterowce, które nadlatywały kilka razy nad Warszawę. Natomiast wybraliśmy tutaj taki też fragment wspomnień, które też w zasadzie pokazuje coś takiego, że przynajmniej przy tej pierwszej wizycie to było coś absolutnie fascynującego, że ten sterowiec sobie latał i turkotał i bombardował, a to, że sprawiało to jakieś zagrożenie dla życia, już może przynajmniej przy tych pierwszych bombardowaniach aż tak nie straszyło. Tutaj też mają Państwo ilustrację, która jest oryginalną kartką podpisywaną właśnie jako bombardowanie Warszawy przez sterowiec. Niemcy nie wstydzili się, wydali. W oryginale ta kartka jest kolorowa, była szeroko kolportowana, znajduje się w wielu archiwach. Podobne kartki też dotyczą innych europejskich miast, które były bombardowane przez sterowce, jak Antwerpia, miasta belgijskie. Podobnie to wygląda. Z takich ciekawostek znowu przejdę do strony. Z takich ciekawostek, na które tak naprawdę trafiłem dopiero teraz, to ten sterowiec na początku, ta cała historia ze sterowcem, z bombardowaniem sterowcami, które trwały przez kilka pierwszych miesięcy, kiedy 1914 roku, kiedy Niemcy podchodzili pod Warszawę, ale w końcu zostali odparci. Włodzimierz Majakowski, który tu jest ta wersja oryginalna, na której widać dokładnie, że to faktycznie jest Warszawa. Prawdopodobnie być może na podstawie jakiegoś zdjęcia, ale nigdy się nie udało mi dotrzeć do takiego zdjęcia oryginalnego. Włodzimierz Majakowski, który bardziej jest kojarzony z poezją, namalował taką oto grafikę, na której faktycznie, tak jak Państwo tam z cyrylicy wyczytacie, chodzi też tutaj o bombardowanie Warszawy. Jest to w tym okresie, on tworzył tego typu plakaty propagandowe. Tam jest wierszy, którego próbowaliśmy troszeczkę tłumaczyć, no ale w tej chwili Państwu nie powtórzę. Natomiast no, takie rzeczy powstawały i jest to trochę taka zaskakująco tragiczna, ale zapomniana historia, że się o tym nie pamięta. Wyszła taka też jednodniówka, którą można znaleźć właśnie na Polonie, o bandytyzm na powietrzny, o tych bombardowaniach niemieckich z drugiej połowy 1914 roku. Także jest to o tyle zaskakujące, że tak naprawdę no, wyparliśmy to. Znaczy nikt o tym nie pamięta. Tak samo jak się nie pamięta o tym, że po raz pierwszy gazu użyto nie na froncie zachodnim, tylko w Bolimowie pod Warszawą. I to tutaj był po raz pierwszy w pierwszej wojnie światowej użyty gaz bojowy. No, znaczy z jednej strony oczywiście nie ma co się tym szczycić i to jest to tragiczne, ale
jakby pamięć o tym też powinna gdzieś przetrwać, a jej nie ma. Dobrze, to ja może z troszeczkę innego okresu i inny temat. Opowiem może o tym, co się wydarzyło 25 stycznia 1954 roku i tak naprawdę to będzie pretekst do dalszej historii. Chodzi o wydarzenie filmowe. Otóż była to premiera filmu Przygoda na Mariensztacie, filmu bardzo warszawskiego, pierwszy film kolorowy polski, komedia muzyczna, film socrealistyczny, ale no taki bardzo lekki, dobrze przyjęty, no i przede wszystkim bardzo warszawski, prawda? No, opowiada historię budowy właśnie Mariensztatu. W momencie, kiedy film powstawał, Mariensztat już stał, bo został oddany w 1949 roku, film jest z 1954, więc no jakby sceneria była gotowa. Było się tym też czym chwalić, było to pierwsze osiedle mieszkaniowe wybudowane po wojnie. No i trafiliśmy przy okazji właśnie poszukiwania a propos tej premiery na takie zdjęcie, jak tutaj Państwo widzą. I nas ono trochę zafrapowało. O co chodzi, że tutaj na górze tego zdjęcia jest jakiś pan, który coś poprawia przy trasie WZ. I co się okazało, i to było dla mnie takim pewnym filmowym zaskoczeniem, że wszystkie sceny do tego filmu były kręcone w Łodzi, gdzie zbudowano cały Mariensztat od nowa, wszystkie te budynki, całą scenerię. A do tego to, co Państwo oglądacie, w ostatniej scenie jest właśnie taki przelot jakby z lotu ptaka, widok na całą Warszawę, łącznie już z Pałacem Kultury, tutaj po lewej stronie go widać. I to, jak się okazało, była gigantyczna makieta zbudowana na potrzeby tego filmu. Także to tak z dziedziny filmowej pewne zaskoczenie dla mnie, a dla Państwa jeszcze mamy kawałeczek tego filmu, żeby pokazać właśnie tą makietę, którą tutaj oglądacie, jak to zostało wmontowane w całość. Przepraszam za jakość, bo mieliśmy chwilkę dosłownie, żeby to znaleźć. Oto jest właśnie Mariensztat, ten w Łodzi. I kamera odjeżdża do góry. To jest swoją drogą ciekawe, dlaczego to zrobiono w Łodzi, a nie w Warszawie. Może plenery. To było większe wyzwanie. O, fajerwerki i tu już będzie makieta. Po fajerwerkach. O, tu już mamy tą właśnie makietę, którą widzieliście Państwo na zdjęciach. Zaraz będzie świt, będzie można lepiej zobaczyć Pałac Kultury tam w oddali. Swoją drogą ciekawe, czy taka makieta się zachowała. Było coś. O, i mamy całą makietę. Także to z mojej strony zaskoczenie filmowe warszawskie. I pan a dla mnie Rysio. Zaskoczenie... 13 sierpnia 1911. Pozostajemy nad Warszawą. Tak jakoś nam się tutaj lotniczo to zrobiło. Może w nawiązaniu do wystawy, która niedawno była w DSH. Lotnicza Warszawa. Otóż dla mnie zaskoczeniem było, że nie wiadomo dokładnie jaką trasę miał pierwszy przelot samolotu nad Warszawą. Przeleciał w 1911 Michał Scipio del Campo, to był 24-letni Polak, nazwisko jakby nie wskazywałoby na to, ale to rodzina, która z dworem królowej Bony jeszcze przyjechała do Polski. I
były urządzane pokazy na polu mokotowskim, wzlotów, bo to dopiero były pierwsze pokazy, jak wygląda samolot, jak to lata, jak to się unosi w powietrzu. Zrobił kółko wokół lotniska, a następnie wzniósł się i to jest właśnie zagadka, ponieważ jak się weźmie dwie czy trzy gazety, które zostały wydane dwa dni czy trzy dni później, to wszędzie jest informacja, że poleciał nad Nowy Świat, nad Krakowskie Przedmieście, do Placu Zamkowego, a potem zawrócił i wzdłuż Marszałkowskiej wrócił na pole mokotowskie. I pod tym względem jest spójnie. Wszystkie gazety piszą, że najpierw w kierunku Wisły, do Starego Miasta, zawrót i zakręt i powrót Marszałkowską nad pole mokotowskie. Natomiast sam Michał Scipio del Campo w latach 60. w swoich pamiętnikach napisał, że on leciał dokładnie odwrotnie. Najpierw Marszałkowską, a potem nad Stare Miasto i wrócił wzdłuż Wisły nad pole mokotowskie. I w tym momencie człowiek zaczyna się czuć naprawdę mocno zagubiony, no bo czemu wierzyć bardziej? Oficjalnej prasie, która była tuż po wydarzeniu, czy wspomnieniom samego pilota, które potem są w różnych publikacjach powielane, jako Michał del Campo napisał, że leciał tak. No więc ja jednak uważam, że być może tutaj kwestia tego odstępu czasowego, on te wspomnienia pisał 50 lat po samym wydarzeniu, mogła spowodować, że już nie do końca kierunek był dla niego ważny, ale właśnie też tego typu zaskoczenia były. Czyli wszyscy piszą, że było tak, a jak się poszuka, to było zupełnie odwrotnie. To my chyba za opowieści o kartkach dziękujemy i tę część zakończyliśmy, a teraz chcieliśmy, jeszcze mamy jedną kartkę, która może być dla Państwa wielkim wyzwaniem i naprawdę wielka nagroda od DSH, komu się uda. Otóż trafiliśmy przy okazji poszukiwań różnych na pierwszą krzyżówkę, która się ukazała w warszawskiej prasie, w Kurierze Warszawskim w 25 roku. Łamigłówka krzyżowa, wtedy to była nowość. No i zamieściliśmy ją w kalendarzu. Nam nie udało się odgadnąć żadnego hasła. Na tyle odbiegają te podpowiedzi od dzisiejszych standardów, że nie byliśmy się w stanie domyśleć. Na przykład w dwóch czy trzech miejscach występuje po prostu podpowiedź rzeka. Na przykład wyspa. Tak. Także jeżeli komukolwiek się uda, to szapuba. My tutaj też żeśmy wszystkim pracownikom DSH nadesłali tą krzyżówkę, żebyście spróbowali z nią zmierzyć i naprawdę odpadli. Więc bardzo jesteśmy ciekawi. Nie wiem, czy tutaj jest hasło, które pozwoli zweryfikować. Chyba hasła nie ma w tej krzyżówce, ale samo dopasowanie do tej ilości wolnych miejsc na litery to już naprawdę sprawia trudność. Także to dla także Państwa czekamy. Wyzwanie. Tak, jest ta krzyżówka w kalendarzu pod datą 31 stycznia. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy. Tak. Dziękujemy bardzo.